Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale, witam Piotra Tymochowicza. Witam wszystkich. A dziś, drodzy Państwo, zgodnie z obietnicą, Jacek Olgierd Kurski, do niedawna prezes Radiokomitetu PiS, czyli TVP, człowiek, dzięki któremu słowo propaganda zyskało nowe imię. No więc Piotrze, kim jest Jacek Kurski i jakie ma tajemnice? A mowa o człowieku, którego znasz osobiście. Tak, poznałem rzeczywiście Jacka Kurskiego w wielu różnych okolicznościach. Natomiast przedtem chętnie bym powiedział, nie wiem, czy gwoli pewnego usprawiedliwienia, bo mamy okres świąteczny. I tak trochę zastanawiałem się właśnie nad tym, czy to dobrze jest w sumie w radosny czas świąt, pozornie przynajmniej, czy zgodnie z polską dulszczyzną, pseudoradosny, bo na ogół to nie jest wcale radosny czas, ale załóżmy, że jest radosny, czy można robić taką wiwisekcję. I tutaj zauważyłem, że może być trochę nieporozumienia wokół tego tematu, bo ja sam na przykład krytykuję ludzi, krytykuję często Polaków za taką powszechną tendencję do oceniania. Wszyscy wszystkich oceniają. W sensie personalnym. Natomiast no, chciałbym trochę może dokładniej, precyzyjniej powiedzieć, co my robimy tak naprawdę. My nie uprawiamy oceny w sensie dosłownym. Nie oceniamy ludzi, oceniamy, których często zresztą osobiście przecież nie znamy. Natomiast nie bardzo też mamy prawo do tego, żeby ludzi oceniać dosłownie, ale mamy prawo oceniać wizerunek tych wszystkich postaci, które wymieniliśmy. I ten wizerunek często koresponduje oczywiście z postacią lub też nie koresponduje, różnie to bywa. Ale do tego mamy prawo, bo ważne wydało mi się, żeby to zaznaczyć, bo ludzie bardzo często, no my wszyscy stosujemy często takie uproszczenie myślowe. Mówimy o wiwisekcji danej postaci, tymczasem bardziej chodzi o wiwisekcji tego, co widzimy, samego wizerunku, dlatego że w tej wiwisekcji nie wszystko, przynajmniej jeśli no, Janek akurat o to dba, żeby trzymać się faktów, jak pewnie wszyscy zauważyli. Ja sobie natomiast pozwalam no, nie tylko na operowanie faktami, ale na własne domniemania. Pozwalam sobie na to właśnie dlatego, że nie analizuję postaci jako takich, tylko przypisuję sobie prawo do analizowania wizerunku. Wizerunku, czyli niekoniecznie wyglądu, bo to nie jest wizaż, nie należy mylić z wyglądem. Wizerunek to jest całokształt sposobu bycia. Z tego całokształtu sposobu bycia można domniemywać też, jaka inteligencja oczywiście również się kryje za daną postacią. No to tak woli wyjaśnienia chciałem tylko powiedzieć. Natomiast ja osobiście jestem no, pełen, nie wiem, tak świątecznie zacznę, pozwolisz, Janku. Jestem taki przepełniony wdzięcznością. Przepełniony wdzięcznością do Jacka Kurskiego. Czuję się mu wdzięczny osobiście, bo wiesz, propagandę Goebbelsa znałem z książek. Zawsze była dla mnie to wielka tajemnica. No jak to było możliwe? Cholera, myślałem sobie, jako młody człowiek, nie mogę sobie wyobrazić, jak to było możliwe, żeby normalni, wydawałoby się, Niemcy, no porządni, tacy Ordnung muss sein, tacy bardzo perfekcyjni pragmatycy, no wtedy już byli pewnie pragmatykami takimi porządnymi. Jak to się stało, że oni dali się uwieść jakiemuś facetowi pochodzenia żydowskiego z Austrii, który jeszcze nie mówił ich językiem, tylko kaleczył ten język niemiecki potwornie. Mówił Krieg po austriacku zamiast Krieg, głęboko gardłowo po niemiecku. I oni się dali jakiemuś przybłędzie tak naprawdę, psychopacie raczej powinien powiedzieć, uwieść. Jaki to mechanizm zadziałał? Jak to się stało, że stali się wyznawcami? No i dzięki takim postaciom jak Jacek Kurski, no dokładnie wiem, mogłem prześledzić historię dziś. Norwid kiedyś pięknie napisał, że przyszłość to dziś, tylko trochę dalej. Ja bym to
Ja bym taką trawestycję chętnie zrobił i powiedział, no i tak samo, drogi Cyprianie Kamilu Norwidzie, przeszłość to dzięki Kurskiemu, takie dziś, tylko cokolwiek wcześniej. No i dzięki temu zrozumiałem mechanizm działania propagandy, czyli jaki to mechanizm, gdybym to miał zamknąć w jednym zdaniu. Jak z followersów, czyli jak z elektoratu zrobić wyznawców, bo PiS nie ma elektoratu, ma wyznawców. I to jest rzeczywiście bardzo głęboko zakorzenione w umysłach. No i dzięki temu też lepiej poznałem historię III Rzeszy, dzięki PiS-owi. Czyli jestem przepełniony wdzięcznością taką światopoznawczą, powiedziałbym, zarówno w stosunku do Jacka Kurskiego, jak i innych faszystów polskich w postaci PiS-u, który no, w normalnych warunkach powinien być zakazany, tak jak hitleryzm jest zakazany, no, póki co jest jawne, póki co Unia Europejska przymyka oko, póki co Amerykanie bardziej liczą pieniądze i zyski niż się przejmują brakiem demokracji w Polsce. No, wszyscy generalnie widać naokoło kierują się interesami własnymi, a nie jakimiś wyższymi wartościami. Zresztą te wyższe wartości widać gołym okiem, że pełnią tylko funkcję propagandową. Przecież jedną z najwyższych wartości przy tworzeniu Unii Europejskiej była zasada równości wobec prawa, zasada poszanowania praw człowieka. No gdzie te zasady są w Polsce? Z której one strony? W której piwnicy zamknięto te zasady? W którym sejfie? No przecież nie pozostało nic z tych rzeczy. Tymczasem Unia Europejska udaje, że tego nie widzi, bo liczą się zupełnie inne interesy. Amerykanie udają, że tego nie widzą, chociaż nie dopuszczają nas do żadnych tajemnic, ale liczą pieniądze, które mają dzięki sprzedaży broni. I tak to się odbywa, i taki jest ten świat. Niedobry świat, chciałby się powiedzieć, dlaczegoż innego nie ma świata, powiedziałby Bolesław Leśmian. Ale Piotrze, wracamy do Jacka Kurskiego, właśnie człowieka, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, czym jest propaganda. Ja powiem szczerze, znałem Jacka Kurskiego od 20 lat. Nie jest to bliska znajomość, raczej kilkadziesiąt spotkań na przestrzeni tych 20 lat, z różną intensywnością w różnych latach. Zdecydowanie więcej na początku XXI wieku, zdecydowanie rzadziej. Ostatni raz to był 2016 rok. Natomiast zawsze widziałem oczywiście cynizm. Muszę jednak powiedzieć, że nawet on mnie zaskoczył i on zaskoczył wiele osób, bo każda kolejna ekipa, która okupowała TVP, w jakiś sposób uprawiała propagandę, tylko że no wszyscy, powiem tak szczerze, tak trochę, tak delikatnie, tak trochę nieśmiało, no żeby jednak zachowywać standardy dziennikarskie, więc powiedzmy nasz temat z naszą tezą, ale z zachowaniem rzetelności dziennikarskiej, czyli wszystkim głosy, dajemy głosy. Wszedł Jacek Kurski, który po prostu pokazał, że można jechać. Ja nie wiem, ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy się zgodzisz, że on przedobrzył i zużył telewizję. To znaczy kapitał zaufania do telewizji, przez to, że on ją tak eksploatował, został przez te 7 lat jego rządów skasowany do tego stopnia, że dziś telewizja po prostu to jest już tylko dla tych wyznawców, że wszystkich innych odłupało, że utraciła zdolność pozyskiwania. Ona tylko, tak naprawdę to jest tylko taki rodzaj mszy dla wyznawców PiS-u. Tam już nie ma nikogo praktycznie spoza, no poza takimi, którzy oglądają te rzeczy, bo muszą. Ja oglądam TVP tylko wtedy, gdzie widzę jakieś zrzuty fragmentów programów. No. Znaczy to jest tak, że pewne rzeczy zawsze były. Pewne rzeczy nie są nowe, one zawsze były w Polsce, tylko były pod dywanem zamiecione, były ukrywane w rodzinach dulskich. I nie było po prostu widać pewnych rzeczy, ale one zawsze były, aczkolwiek mniej widoczne czy niewidzialne pod tą cienką warstwą pozorów i obłudy.
No, telewizja zawsze była wykorzystywana partyjnie. To ja nie powiedziałbym, kiedy PSL władało telewizją, no to też był to organ SLD i PSL-u tak naprawdę. Więc jakby to nie jest tak, że PiS odkryło to, że można przejąć media. Te media zawsze były przejmowane przez kogoś, tylko ukrywano ten fakt wstydliwie. To nie był powód do chwały, to było zamiatane nie zamiatane, trzymane pod dywanem. W wielu filmach kryminalnych jest taki motyw, że pod dywanem jest zawsze taka ruchoma klepka w podłodze. Jak się ją podważy, to tam jest jakieś tajne takie ukrycie, schowek tajny. Więc to było tak schowane w tym schowku płytko pod powierzchnią podłogi. Natomiast no teraz to wyszło jak szydło z worka. Wyszło to, no nie tylko wyszło chamstwo, które stało się pewnym produktem reklamowym, eksportowym Polski. No to nie oznacza, że nigdy chamstwa nie było w Polsce. Ono zawsze było. Tylko wstydliwie było pod presją publiczną w pewnym sensie ukrywane. No podobnie przejmowanie mediów przez kolejne ekipy też było ukrywane. Natomiast nigdy nie było tak chamskie i tak bezpośrednio widoczne. Natomiast gdybyśmy wrócili do Jacka Kurskiego i zgodnie z tym, co powiedziałem na początku, zrobili taką wiwisekcję w pigułce jego wizerunku, to ja pokusiłbym się na definicję Jacka Kurskiego, bo ten wizerunek tego człowieka jest do zdefiniowania, można go zdefiniować, a potem tylko objaśnić niektóre pojęcia, ale to podlega definicji. Mamy takie ładne słowo w różnych językach zresztą, mówimy, że coś jest definiowalne. No więc Jacek Kurski jest prosto definiowalny, w nieskomplikowany sposób. To jest ktoś, to jest człowiek. Podkreślam to, bo to nie, potem z kontekstu to wyjdzie, że to nie do końca będzie oczywisty fakt, ale na razie załóżmy, że to jest człowiek. Człowiek, który pomylił albo zamienił mądrość na cwaniactwo, który wartości zamienił na cynizm, który informację zamienił na propagandę, lojalność na łajdactwo. Obojętnie zresztą w stosunku do kogo, nawet w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego, okazał się łajdakiem. Służbę zamienił na służalczość, dociekliwość dziennikarską zamienił na podłość, teatr, nie wiem, kulturę no, zamienił na karykaturalizm. Nie wiem, czy takie słowo istnieje w języku polskim, Nie, istnieje. ale dzięki Kurskiemu powinno istnieć. No, dziennikarzy zamienił na ścierwa, które stały się hyclami. No, to są duże osiągnięcia. Naprawdę trzeba przyznać, że to są duże osiągnięcia. Odwagę cywilną, coś, co kiedyś znaliśmy pod hasłem odwaga cywilna. Ten człowiek zamienił na szmalcownictwo po prostu. Ale nie dziwmy się. Nie dziwmy się, bo my niesłusznie szmalcownikami nazywaliśmy tych, którzy wydawali Żydów. Otóż trzeba pamiętać o pewnej równowadze. Polacy nie tylko ratowali życie Żydom, ale też mordowali Żydów. Podobnie niestety Żydzi to nie tylko były ofiary II wojny światowej, ale to także byli szmalcownicy, czyli byli szmalcownicy wśród samych Żydów. I Oczywiście, Jacek dlatego, Kurski oczywiście, jest dla mnie kapitalnym przykładem szmalcownika żydowskiego. oczywiście, nie, tylko jedno wejście. Oczywiście, że była, czy najlepsi szmalcownicy wywodzili się ze środowisk żydowskich, mieszanych rodzin, przede wszystkim, dlatego, że najlepiej znali środowiska osób, które się ukrywały, więc to oczywiście jest prawda, co mówisz. Znaczy, to generalnie jest taki podwójny problem trochę. Znaczy, to nie jest łatwe, co powiem teraz, bo przez żadną stronę nie będzie to łatwo przyjęte, ale ja jestem pewien, jestem przekonany, mam wewnętrzne przekonanie intelektualne, że tak jest, jak powiem. Otóż, gdybym nie znał innych Żydów, a znał głównie Jacka Kurskiego, z czystym sumieniem powiem, że natychmiast stałbym się antysemitą. W tym sensie ja rozumiem antysemitów, ale z drugiej strony wiem, Mocno. że byli szmalcownicy wśród samych Żydów.
I to jest niepopularne, ale to trzeba ludziom, okej, ja jestem daleko, gdzie pieprz rośnie, mogę pozwolić na to, żeby powiedzieć prawdę. No i w związku z tym, niestety, są pewne drobne dziury w historii, pewne bardzo wstydliwe dziury w historii również Izraelitów, czy też Żydów, mówiąc ogólniej. Otóż niekiedy zjawisko antysemityzmu było wykorzystywane perfidnie, cynicznie, do tego, żeby błyskawicznie jednoczyć środowiska żydowskie. I Jacek Kurski w tym aspekcie wydaje się być idealnym posłańcem środowisk żydowskich właśnie po to, żeby wywołać nienawiść w stosunku do Żydów, bo trudno kogoś takiego kochać. No i to jest rzeczywiście, no rzeczywiście. Znaczy to wiele wyjaśnia. To wiele wyjaśnia, jeśli tak byśmy zdefiniowali, czy tak ułożyli definicję Jacka Kurskiego. Natomiast są święta. Są święta i to mnie tak bardzo osobiście, oczywiście nie świętuję, jestem ateistą, dlatego zawsze miałem podgórkę w czasie świąt w Polsce. To nigdy nie był mój czas. Zawsze cierpiałem z tego powodu, ale mam szacunek dla tych, dla których święta są czymś ważnym. Mam szacunek dla tych wszystkich, którzy zmieniają się na czas świąt. Wiesz, stają się mniej brutalni, mniej wulgarni, dlatego nie wiem, czy zauważyłeś, Janku, nie padło żadne jeszcze z moich ust wulgarne słowo. Właśnie dlatego, że mam szacunek dla świętujących święta i postanowiłem święta nie zaklnąć. Nie wiem, czy do końca mi się to uda, czy nie, ale mam takie mocne postanowienie. No i pomyślałem sobie, że można zrozumieć, że gdybym znowu wystąpił w roli adwokata diabła, gdybyśmy byli w sądzie, nawiasem mówiąc, ten sąd już czuje się w powietrzu. Dlatego też Kurski ucieka, bo chyba woli z tonącego okrętu jednak umknąć, jak ten szczur, czy król szczurów, niż pozostać. No w każdym razie trzeba w święta spojrzeć z litością, z pobłażaniem. Trzeba zrozumieć, że postać dorosła człowieka, życie człowieka dorosłego nie zaczyna się w momencie, kiedy jest dorosłym. A dorosłość jest pewną, niestety, diaboliczną, kochani, diaboliczną konsekwencją dzieciństwa. Dlatego w sądach, każdym sądzie, jeżeli chcemy umniejszyć winę mordercy, zbrodniarza, propagandzisty, zawsze mówimy o trudnym dzieciństwie i tym wszystkim, z czym musiał się zmagać mały Jacuś Kurski, nieletni, w swoim dzieciństwie, a nie miał łatwo. Nie miał łatwo i tu chciałbym go wytłumaczyć. Bardzo podobny syndrom wystąpił jak w przypadku Jarosława i Lecha. To Lech był tym kochanym dzieckiem stawianym za wzór. Zobacz, nie dojdą, mówiła matka, twój brat się ustawił, twój brat się ożenił, twój brat ma dziecko, twój brat ma konto bankowe, twój brat na rowerze, kurby, przepraszam, chociaż jeździ. A ty to co? Kim ty jesteś? Co ty masz? No więc u Kurskiego było bardzo podobnie. No spójrzmy na niewątpliwie, no ja się nie znam na facetach, ale starałem się ostatnio spojrzeć oczami kobiet na Jacka i na Jarka, na tę fantastyczną parę. No przepraszam, może mi się zdaje, może to jest iluzja, chętnie poznam, Janku, twoje zdanie na ten temat, ale znając trochę Jacka, o też osobiście, i patrząc na Jarka, ja na ich twarzach widzę bardzo dużo. No i twarz Jarka jest twarzą inteligentnego człowieka, który wiadomo, że ma czoło skażone refleksyjnością. Płaty czołowe pracują, tam się mieszczą ośrodki refleksji. No widać, że ten człowiek myśli, że to jest myślący człowiek i to nie wzięło, ma zmarszczki typowe, charakterystyczne dla myśliciela. No myślę, że w młodości był stawiany jako wzór tego właśnie, który się lepiej uczy, który podoba się dziewczynom, który ma powodzenie. Natomiast, no jakby to ładnie ująć świątecznie, facjata
Jacka Kurskiego przypominała ryj prostej świni z rudymi włosami. No, nie dało się to zestawić z tym handsome, z tym przystojnym Jarkiem. On musiał cierpieć. Jeżeli miał w domu lustro, to na pewno cierpiał. Bo jeszcze gdyby był jedynakiem, tak jak ja na przykład, ja nie musiałem się skupiać na swoim wyglądzie, bo ja byłem jeden. Ja byłem jeden i zawsze rodzice powtarzali, że jestem very special. Może dlatego mam w dorosłym życiu tak rozbudowane ego. Może nie tak jak ty, Janku, ale też mam rozbudowane ego. Też mam. Także też próbuję sam siebie temperować momentami. Natomiast on nie był jedynakiem. On miał tego brata pięknego, który podobał się kobietom, podobał się dziewczynom, który nie miał świńskiego ryju. No, natomiast no, ten rudy, ta fucułowata gęba, na której naprawdę nie widać za bardzo myślenia, widać zaciętość. Widać zaciętość, widać wściekłość, widać negatywne emocje. No, to nie mogło się dobrze skończyć w dzieciństwie. To teraz przychodzę do czasu teraźniejszego. Zobacz, no, spójrzmy tak na chłodno. Dorośli ludzie, często od dorosłych ludzi słyszymy takie zdanie. Ja im pokażę. Czasem jest to w domyśle, ja ojcu pokażę, ja matce pokażę, że jestem lepszy. Lepszy od tego, który był stawiany za wzór, że ja zaszedłem wyżej, bo Jarek, cóż, w zarządzie Agory, a ja prezes głównej telewizji, ja teraz w Banku Światowym. Chociaż na ten temat też chciałbym powiedzieć później parę słów, bo warto ludziom wyjaśnić, że ten Bank Światowy to nie do końca jest Bankiem Światowym, ale to na później. Dlatego trzeba zrozumieć i trzeba z litością spojrzeć na Jacka Kurskiego, bo mogło być gorzej. Przecież Jacek Kurski z tą gębą, którą ma, z tym sposobem rozumowania, z tym cynizmem, równie dobrze mógłby siedzieć w Lublinie, pod Lublinem. Jest taki oddział NN dla szczególnie niebezpiecznych morderców seryjnych. Przecież to jest kandydat na mordercę seryjnego. To jest kandydat na przestępcę. A jednak nie poszedł tą drogą. A jednak wprost przynajmniej nikogo nie zamordował. Morduje oczywiście, że tak, tylko tyle, że nie wprost. Za pomocą szczujni. Nasyła ścierwa dziennikarskie, nasyła, by niszczyć ludzi, by ich zabijać słowem, by ich zabijać reportażem, by ich zabijać medialnie. No to robi, oczywiście, ale przynajmniej nie z broni palnej. Więc to są argumenty na plus. Wiesz, w sądzie jest tak, Jarku, że każdy najdrobniejszy szczegół, gdzie można pochwalić danego delikwenta, zawsze powinien działać na korzyść oskarżonego. Także ja te wszystkie argumenty chciałbym powtórzyć w Norymberdze 2. Chciałbym być powołany jako obrońca publiczny, czy pomocniczy obrońca Jacka Kurskiego. Taki mam plan tajny, bo jestem w stanie wytłumaczyć. Jestem w stanie wytłumaczyć, skąd się wziął dorosły Jacek Kurski. Wyjątkowo podła postać istoty ludzkiej. Znaczy to wstyd, że się... To kurwa nie... Przepraszam. Jeszcze raz. Tak, chodzi o to, że nie tylko można się stać antysemitą, obcując z Jackiem Kurskim, ale można się zastanawiać, czy Pan Bóg, tak świątecznie powiem, przypadkiem się nie urąbał w momencie, gdy konstruował Jacka Kurskiego. Czy on jeszcze był trzeźwy? Dał mu wolną wolę. Natomiast, słuchaj, ja jeszcze przypomnę, bo to żeby się wybrzmiało. Jacek Kurski, bo my tu w tle nawiązujemy do zachowania, w 2020 roku użył podległej mu telewizji do szczucia na Żydów, a dokładniej do postawienia tezy. Postawienia tezy, że Rafał Trzaskowski zrealizuje niesłuszne roszczenia organizacji żydowskich, amerykańskich w kierunku do Polski, bo takie roszczenia są kierowane, one są w sposób oczywisty, absurdalne, niesłuszne, bo domagają się dziedziczenia rasowego, to znaczy, żeby Polska policzyła sobie obywateli żydowskich, którzy zginęli w Holokauście, których majątki przeszły na skarb państwa polskiego w związku z faktem, że nie pozostawili po sobie krewnych i żeby pieniądze, które w ten sposób zostały uzyskane, powędrowały właśnie do tych amerykańskich organizacji. No takie roszczenia są, one są absurdalne, niesłuszne, niemoralne. Chociażby już zabawne jest to, że
Ja zawsze śmiałem się z tego, że oznaczałoby to konieczność zastosowania chyba ustaw norymberskich, no bo jak będziemy decydować, kto jest Żydem, a kto nie. Natomiast to oczywiście żart i nieważne. W każdym razie Jacek Kurski, mimo właśnie żydowskiego pochodzenia, bez mrugnięcia okiem uderzył w ten deseń, aktywując, bo im wyszło z badań, że ten elektorat będzie aktywowany i wyszło, że Rafał Trzaskowski, kandydat, który odda Żydom pieniądze, polskie, nasze, polskie pieniądze. Naprawdę cios podły, cios ewidentnie odnoszący się do, jak myśmy to podali w naszym programie, to kilka godzin później Joanna Lichocka napisała polemiczny artykuł do tych tez, które ty głosiłeś razem ze mną, że to nieprawda, że na antysemityzmie nie można dużo w Polsce wygrać. A z kolei ja mam swoje źródła, które mówią, że po naszym programie doszli do wniosku, że muszą tą całą agendę antysemicką wyrzucić z tych wyborów, które nadchodzą w tym roku. Bo zostało to wyświetlone, że oni się posiłkowali tym w sposób bardzo instrumentalny. Okej. Okay. I żeby wiesz, nie kreować też siebie na takiego, wiesz, alfę i omegę, chciałbym też się przyznać do czegoś, Janku. Są pewne rzeczy, których ja na przykład nie rozumiem, nie potrafię zrozumieć. I chętnie coś takiego ujawnię a propos też Jacka Kurskiego. Jest pewna grupa Żydów. No dobrze, Żydów, nie Żydów, no ludzi ewidentnie z żydowskim pochodzeniem, tak? Którzy czują taką potrzebę, żeby się łasić do antysemitów. Nigdy nie mogłem tego zrozumieć, jaki mechanizm się za tym kryje. Na przykład robi od lat Bronisław Wildstein. Ja kiedyś w jakimś programie mu powiedziałem: drogi Bronisławie, panie Wildsteinie, czy naprawdę pan wierzy, że z takim, tutaj coś powinienem powiedzieć, trzy kropki, nazwiskiem antysemicznie, kiedykolwiek pana zaakceptują, przecież pan może się dowolnie łazić do nich, a i tak będziesz pan Żydem znienawidzonym. To jest oczywiste, jak to słońce, jasne. Tymczasem Jackowi Kurskiemu to łaszenie się do antysemitów, faszystów, no udało się to. Pomówmy teraz chwilkę o zasługach Jacka Kurskiego. Zobacz, on rzeczywiście okazał się skuteczny w tym łaszeniu się. No, jakoś tam został przyjęty, prawda, do grona, dostał stanowisko, które wymaga odpowiedzialności. Ma też inne osiągnięcia. Jacek Kurski ma też inne osiągnięcia, za które właściwie ja jako ateista, próbujący otworzyć ludziom oczy, powinienem bardzo być wdzięczny. Jacku, jeśli mnie w tej dalekiej Ameryce słyszysz, chociaż mówię z krainy, gdzie pieprz rośnie, czyli jesteśmy po dwóch skrajnie różnych stronach globu i oby tak na zawsze pozostało, nawiasem mówiąc, to jest tak zwana na kuli, to jest najdłuższa możliwa odległość. 20 tysięcy kilometrów. No tak czy owak, Jacku, drogi, chciałem ci serdecznie, z całego serca, świątecznie podziękować. Podziękować za to, że to właśnie ty pokazałeś, to właśnie ty udowodniłeś, to właśnie dałeś dowód w świetle dziennym, jak zeszmacił się polski kościół w Polsce katolicki, jak za kasę, jak za pieniądze, te po prostu ścierwa, które się mienią duchownymi, zrobią wszystko jak pieski posłuszne wielkiego buldoga. Ty zaistniałeś jako wielki buldog, a te pieski, kundelki po prostu za pieniądze marne, grosz rzucony w imię Ja tylko przednowy. odpowiem. Ja tylko przypomnę, o czym mówi Piotr. Szanowni Państwo, Jacek Kurski miał swoją katolicką żonę, z którą miał trójkę dzieci. Ich małżeństwo pobłogosławił święty Kościoła katolickiego Jan Paweł II, zwany Wielkim. I to było, jeżeli wierzyć ulotkom Jacka Kurskiego, najważniejsze wydarzenie w jego życiu. I następnie ten katolickie nierozerwalne małżeństwo, pobłogosławione przez świętego Jana Pawła II, zwanego Wielkim, zostało rozwiązane przy udziale arcybiskupa Głódzia słynnego. Nagle się okazało, że Jacek Kurski
Poczekaj, bo ksiądz Głódź nie do wszystkich przemawia, nie wszyscy wiedzą, że to w ogóle ksiądz. Trzeba mówić inaczej. Ten słynny alkoholik Głódź, no to wszyscy już będą wiedzieli, o kogo chodzi. Tak. No więc, teraz aktualnie na zesłaniu takim starczym z karą za ukrywanie i nierozliczanie pedofilii. W każdym razie Głódź pomógł Kurskiemu pozbyć się pierwszej żony i Jacek Kurski, jako niezdolny do małżeństwa katolickiego, uwaga, chwilę później stanął ze swoją drugą żoną na ślubie kościelnym, w którym no, żona, która z kolei porzuciła męża, z którym miała dwójkę dzieci, żeby wziąć ślub katolicki z nim, z Jackiem, taki już teraz nierozerwalny, wielki, no po prostu to, że to zostało zrobione jawnie, to wielu duchownych napisało, że to jest po prostu uderzenie. To, że w tym cyrku wziął osobiście udział kolejny deklarujący się jako katolik, Jarosław Kaczyński. Ja powiem szczerze, ja mimo, że jestem ateistą, to jakoś tam niespecjalnie źle życzę Kościołowi katolickiemu, natomiast ja rozumiem to, co ty mówisz, że dzięki chociażby tylko ten jeden show, To wystarczy, żeby nie, pokazać on istotę. stworzył, znaczy on, nic, on stworzył ateistów na wielu płaszczyznach. W ogóle PiS jako taki, Antysemitów i ateistów. Także chwała ci za czyli to, nie, pozwól, że antysemitów, znaczy oni. pociągnięcie w stylu buddyjskim. Chwała ci za to. Oni są pierwszą polską władzą od 1968 roku, która posłużyła się antysemityzmem Tak. do tego, bo oni, znaczy PiS nie, jako taki to się trzyma niby od antysemityzmu daleko, ale oni, w zasadzie oni grają wszystkim. To jest bardzo utylitarna formacja przestępcza. Można ich tak nazywać, są prawomocne wyroki. Jest to oczywiście, jak to zwraca mi uwagę kolega, źle zorganizowana grupa przestępcza, ale dostarcza drugiej informacji, że nawet źle zorganizowana grupa przestępcza jest zorganizowaną grupą przestępczą. Więc oni po prostu mają na półce z draństwami, którymi się posługują, mają też odwołanie się do elektoratu antysemickiego. To jest to jakieś tam kilka procent Polaków, dla Tak. których to hasło działa. Ja miałem kiedyś takiego przyjaciela, jak ja zawsze słyszałem, że nie ma problemu antysemityzmu. W latach 90. Kolega nazywał się Wojtek. To już nawet nie chodziło, jakie on miał genetyczne, że tak powiem, pochodzenie. Znaczy po prostu wyglądał, jak był żywcem z tych plakatów antysemickich. Miał po prostu taki masakryczny nos. I taki wygląd, jeszcze ten zarost taki, że on po prostu wygląda jakby żywcem z plakatu uciekł. To generalnie w każdej mniejszej miejscowości, bo jeździliśmy na turnieje szachowe, to się zawsze kończyło tym, że przychodzili i było wygie, klęka i były zabawy. Całe szczęście, że on jeszcze przy tym swoim niewypalonym języku umiał się bić. Natomiast chodzi o to, że oni do tego elektoratu, który właśnie od tych lat 90., bo ja mówię naprawdę z własnego doświadczenia w latach 90., po prostu co mniejsza tego, to się tam to pojawiało się to towarzystwo. Natomiast nazwijmy to, zostało jakoś tak zagnane trochę jednak, nagle, że to była rzecz niefajna i nie tego. I nagle się okazuje, że telewizja Jacka Kurskiego wjeżdża z czymś takim, że oto Rafał Trzaskowski to jest ten kandydat, który obdarzy dom kasę. No i jedziemy tym z głównej anteny, która leci na milionów ludzi. To samo potem poszło. Znaczy Trzaskowski to jest ten koleś, który będzie uczył masturbować nasze kilkuletnie dzieci. To były te rzeczy, które Jacek Kurski zrobił. Ja bym powiedział, że on, to jak ty mówisz o adwokacie, on nie jest antysemitą, nie jest tego, to jest, on to ma po prostu na półce z Ale tym. spójrzmy, jakby, znaczy, bo owoce o nas mówią. Poznacie ich po owocach. Chciałem znowu świątecznie tak trochę nawiązać. Poznacie go po owocach. No to spójrzmy na owoce. Spójrzmy w takim razie, jaki świat nam namalował Jacek Kurski. Namalował nam świat, w którym katolicy, księża katoliccy
Są po prostu śmieciami, które można kupić za parę srebrników, którzy zrobią wszystko. Wszystko za szmal, za pieniądze. I chwała mu za to, że to pokazał wreszcie, chociaż wyznawcy i tak pewnie tego nie będą chcieli przyjąć do wiadomości. A czy oni widzą, nie widząc, słyszą, nie rozumiejąc, i tak dalej. No ale jaki jeszcze namalował nam świat? Namalował nam świat, w którym Tymochowiczowi można podrzucić bezczelnie zboczone pendrive'y i wsadzić go na 13 miesięcy do aresztu, podczas gdy syn Kurskiego dokonał takiego, a nie innego aktu, a został wykupiony podobnie jak ci księża. Nie róbmy wody z mózgu ludziom, że wiadomo, że stosowne kwoty zostały zapłacone, żeby wycofane były oskarżenia. Oskarżenia molestowania 8-letniego dziecka. Namalował świat, Okej, który nie nie mogę, nie mogę ci chcieliśmy. powiedzieć, nie mogę powiedzieć ci o konkretnych kwotach, natomiast no, Tak. sprawa wygląda, raczej ja Jasne, bym, ja, jasne jak to słońce. gdybym ja miał, gdybym ja miał, gdybym ja miał twierdzić, to uważałbym, że zostało to załatwione w kręgach raczej wpływów politycznych, w kręgach, bo tak to wygląda, bo Jacek Kurski namalował, przyglądałem się ma. publikacjom Gazety Wyborczej. Zresztą to Tak. też jest coś. No co zrobił Jarosław Kurski? No, ponieważ sprawa dotyczyła jego bratanka, to się kompletnie wyłączył z całej sprawy. Natomiast ci, którzy, no oczywiście żadne media pozawyborczą się nie podjęły tego tematu, Tak. chociaż mamy ewidentną sytuację, w której Zbigniew Ziobro de facto rządzi tym całym postępowaniem. Prawda jest taka, że gdyby to dotyczyło kogokolwiek innego, zostałoby to prowadzone zupełnie inaczej. Mamy do czynienia także, że w Polsce nie ma możliwości, aby osądzić kogokolwiek z PiSu Tak, za. ale właśnie dlatego chwała Kurskiemu. Chwała Kurskiemu za to, że pokazał, jaką szmatą jest Kościół katolicki w Polsce, jako instytucja oczywiście. Chwała mu za to, żeby pokazał, po co było przejęcie sądu. Po to, żeby syn Jacka Kurskiego nigdy nie poniósł odpowiedzialności za to, co zrobił dziecku. Żeby nigdy za to nie odpowiadał. Po to były sądy. Po to, żeby niejaki Kuchciński nigdy nie był sądzony za zgwałcenie nieletniej Ukrainki, żeby to nigdy nie wypłynęło. Po to były sądy, po to są sądy. I to jest proste. I myślę, że każdy Znowu muszę ci człowiek to powiedzieć, zrozumie. że pamiętaj, że oskarżenia pod adresem Marka Kuchcińskiego nie zostały nigdy sformalizowane. To, co powiedział publicznie agent CBA, nie jest poparte żadnymi dowodami. Ten agent CBA, z którym akurat miałem okazję rozmawiać, wiedz o tym, Janku, wiedz jedno, że nigdy w życiu nie powiedziałby nawet jednego promila tego zdania, jeśli by nie miał absolutnej pewności, że prawdą jest to, co mówi. No ale. Zostawmy, bo znam tego człowieka, więc Tak. zostawmy No nam właśnie, ja też. swoje zdanie, natomiast i ono nie jest pozytywne, więc w tym konkretnym wypadku po prostu powiedzmy sobie znacznie bardziej. Tak. Zostawmy, jeżeli chodzi o Nie, Kuchnińskiego, ale nawet jeżeli byśmy zostawili tego agenta, patrzę, to baczmy zostawmy, na reakcję ale nie, Kuchcińskiego. zostawmy jedną rzecz, bo Baczmy jest. pójdźmy na to, że została sprawa ewidentnie zamieciona pod dywan. Ale Gdyby nic nie jest było, mocniejsza. Jest nie, mocniejsza. Janku, gdyby nic w tym nie było, to nie zniknąłby Kuchciński nagle, nie zostałby w piwnicy Ale ukryty, tylko by dalej się pojawiał. jest inna rzecz, która była stuprocentowa i dla której on zniknął. On zniknął przede wszystkim dlatego, że udowodniono mu, i to było widać, ogromne nadużycia przy lotach. I z tym nic nie zrobiono. Tak, no To znaczy tak. zrobiono tutaj, i tu jest akurat czysta sprawa, i tu pasuje wszystko do czego, co ty mówisz, pasuje. To znaczy Zlecenie Jarosława było proste dla Kurskiego. Namaluj mi mój świat. No i Kurski to zrobił, kurwa, tak, przepraszam, znowu druga. za pomocą telewizji namalował świat PiSu po prostu. Pokazał, ile jest wart Kościół katolicki, pokazał, po co są sądy w Polsce. No pięknie to zrobił. Rzeczywiście namalował nam pisowski świat. Natomiast można by się zastanawiać nad tym, okej, czy my przypadkiem nie jesteśmy zbyt złośliwi, bo może
Może kryje się za tą powłoką wizerunkową jakaś jedna chociaż głęboka myśl, jakieś jedno przesłanie, chociażby aforyzm. No Konfucjusz pozostawił po sobie jakby wiele aforyzmów. Wielu myślicieli, filozofów, poetów pozostawiło wiele śladów, do których dzisiaj, no albo parafrazując, albo trawestując, cytujemy regularnie. No tak, trzeba przyznać, że tak. Jacek Kurski pozostawił po sobie ślad, mniej więcej podobny jak po Mozarcie, jakby po Mozarcie, Beethovenie, Bachu pozostawił ślad jakiś Bayerful czy inny zespół disco polo o majteczkach w kropeczki. To jest mniej więcej to samo. Spójrzmy na aforyzmy Jacka Kurskiego. Głupi lud to kupi. Ciemny lud. No, ciemny lud to kupi. Ale to może, to jeszcze powiem. Jest to jakiś aforyzm. Ale nie, Piotrze, bo to jest ważna historia. 2005 rok. Kurski zaczyna lansować historię jako szef kampanii wyborczej Lecha Kaczyńskiego. Zaczyna lansować teorię, że historię, że dziadek Donalda Tuska na ochotnika zgłosił się do Wehrmachtu. I będąc w Radiu Tok FM, poza anteną, w obecności Tomasza Lisa, Tomasza Wołka, tam jeszcze paru osób, mówi, że z tym dziadkiem z Wehrmachtu to ściema na ochotnika, ale będziemy tym jechać, bo ciemny lud to kupi. Później zaprzecza tym słowom, jeszcze później, chyba nie pamiętając, że zaprzeczył, że kiedykolwiek coś takiego padło, zaczyna twierdzić, że to była taka publicystyczna teza. Zostaje odwołany i usunięty z PiS-u za puszczenie tej informacji. Następnie oczywiście pokazują się informacje, że Donalda Tuska dziadek rzeczywiście był w Wehrmachcie, ale nie był żadnym ochotnikiem, tylko został tam wcielony po przetrzymaniu go w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, następnie przymusowo wcielony do wojska, który przy pierwszej tam możliwej okazji uciekł do armii polskiej na zachodzie, armii generała Andersa i tam skończył wojnę. No zupełnie inna historia niż opowiadał Jacek Kurski. On po prostu posłużył się i to teraz, kiedy jego brat napisał świetną książkę Dziady i Dybuki, gdzie opisał właśnie między innymi korzenie żydowskie rodziny. Po prostu to dlaczego to nazywaliśmy tutaj Jacka Kurskiego Żydem, bo jest takie prawo halachy, ono jest oczywiście takie dosyć umowne, ale to dla Żydów jest ono najważniejsze, dla takich konserwatywnych Żydów, które mówi, że Żydem jest tylko ten, który ma matkę Żydówkę. To notabene się bierze, wzięło się z bardzo pragmatycznego żydowskiego podejścia tysiące lat temu, żeby po tym, jak wchodziły obce wojska do wsi. Janku, jeśli mi pozwolisz, to chętnie dalsze aforyzmy, ala Kurski. Dobra, jeszcze oddam głos. Ja chciałem tylko powiedzieć, że skąd się to wzięło. No. Że, i on w tej książce umieścił jeszcze informację, Jarosław Kurski, że ich wujkowie byli ochotnikami Wehrmachtu, którzy zginęli gdzieś tam pod Stalingradem. No i teraz mamy sytuację taką, w której koleś, który ma wujków, którzy na ochotnika z tych samych terenów pochodzi, no, którzy na ochotnika akurat służyli w Wehrmachcie, tworzy oś kampanii wyborczej. Oczywiście PiS go potem przywrócił do partii, skończyło się na naganie. No nagana naganą, ale Lech Kaczyński wygrał wybory. Zobaczcie, to jest ten sam numer, co tam odegrali wtedy, w 2005 roku. Odwołali się do niemieckości. A w 2020 roku, atakując tym pobudzeniem, tym wyzwalaczem antysemityzmu, mówiąc informację kompletnie nieprawdziwą, Rafał Trzaskowski to jest ten kandydat, który odda Żydom pieniądze, które im się nie należą. Twoje pieniądze, Polaku. Rafał Trzaskowski to jest ten człowiek, będzie uczył twoje kilkuletnie dzieci, jak się analizować w przedszkolach i będzie oddawał Żydom pieniądze. I to jest przekaz, którym Jacek Kurski poszedł do ludu. Ale już. Ja wiem. To chodzi o to, że mamy niepełny wizerunek postaci, jeśli nie zacytujemy. O to ja już ci oddaję. Nie podniemy, jeśli, bo wiesz, jest coś takiego jak odcisk palca.
Więc odciskiem umysłu są aforyzmy, są złote myśli. To jest świadectwo inteligencji, to jest świadectwo pracy płatów czołowych, szarej istoty tak zwanej. No więc wczujmy się w umysłowość Jacka Kurskiego, cytując jego najgłębsze kiedykolwiek wypowiedziane myśli. No oprócz tego, że ciemny lud to kupi, to następne zdanie, niedawno zresztą wypowiedziane. Zawsze myślałem, mówi Jacek Kurski, że nie ma życia poza polityką. No to kompletny debil może powiedzieć takie zdanie. Nie oszukujmy się, nie czarujmy się, nie upiększajmy tego. No to się nie nadaje. To jest debiloaforyzm. Debiloaforyzm, tak, oczywiście, to number one. Następne zdanie. Mój syn jest niewinny, ohydna jest nagonka na niego. I to mówi facet, który codziennie szczuje na niewinnych ludzi. Te słowa wypowiada facet, który jest odpowiedzialny za szczujnię faszystowską. To w ogóle się w głowie nie mieści. Ale nie koniec jeszcze aforyzmów. Jeszcze jest jeden bardzo ciekawy, na który zwrócił mi kiedyś uwagę dziadek, już dawno nieżyjący mój dziadek. Kurski zwykł powtarzać zawsze coś w tym stylu. Dobrze przysłużę się Polsce, ku chwale ojczyzny. I w jego ustach, znaczy na jego facjacie, tego typu słowa brzmią jak cyniczne przekleństwa. Jeszcze wyobrażam sobie, że wypowiada je z delikatnie ukrywanym uśmiechem. To jest dokładnie to, na co kiedyś mnie uczulił dziadek, którego torturowali ludzie, nawiasem mówiąc, żydowskiego pochodzenia w SB. Ty wiesz, co oni na pożegnanie mówili mojemu dziadkowi z lekko cynicznym uśmiechem? No, ku chwale ojczyzny. No to jest mniej więcej ten sam styl, to pasuje jak ulał do esbeków żydowskich po prostu, czyli najgorszej grupy Żydów, jaką można sobie wyobrazić. Co wielokrotnie mówiliśmy, sami Żydzi tej swojej historii, podobnie jak Polacy, nie przepracowali, bo owszem, byli ofiarami, tak jak i my byliśmy ofiarami, ale byliśmy też mordercami, tak samo jak oni. I mamy i ze strony żydowskiej, i ze strony polskiej dwa narody, które do tej pory w XXI wieku nie były zdolne przepracować swojej prawdziwej historii, a zastępują ją szkodliwymi mitami. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić na jedno uwagę, bo jedna rzecz niesłusznie trochę jest cytowana w mediach i powtarzana. Otóż pamiętajmy, że Nie ma w tej chwili w Europie, nie ma w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, również zresztą, takiej możliwości, żeby premier reprezentujący korporację władzy, no czy naczelnik, zbawiciel, obojętnie, czy premier, czy prezydent, byli niezależni od banków. Tak naprawdę światem rządzą firmy tak zwana Big Pharma, ale oprócz Big Pharmy rządzą korporacje bankowe. Korporacje religijne też mają swój wpływ. No i teraz to jest ciekawe zresztą, że cele są współbieżne. Tutaj gdzie Kurski się przenosi? Z bliskiej współpracy z rządem PiS-u, z bardzo bliskiej współpracy, bo on był odpowiedzialny za ten krwioobieg niby informacyjny, a w rzeczywistości za propagandę. I ten człowiek gdzie się przenosi? No tam, gdzie ma wspólników. A każda korporacja władzy europejska, amerykańska ma swoich wspólników u banksterów. U banksterów, którzy działają w korporacjach bankowych. To nie jest przypadek, tylko z drugiej strony to nie jest do końca tak, że pan Glapiński, szef NBP, no, wystrugał zaszczytne miejsce w Banku Światowym dla Jacka Kurskiego. No nie jest tak do końca. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że prezes czy dyrektor działu PZU pracuje dla rządu Jarosława Kaczyńskiego. No nie. Prezes, znaczy dyrektor działu PZU nie pracuje dla rządu Jarosława Kaczyńskiego, aczkolwiek jest w tak zwanej kopalni. To znaczy, tak jak już wiemy, dzięki słowniczkowi, który ujawniliśmy wcześniej, spółki Skarbu Państwa to są te miejsca, które mają nie tworzyć jakiś pieniądz, nie tworzyć jakąś pracę, tylko to są synekury
rozdawane kacykom partyjnym i ich rodzinom w nagrodę. I podobna konstrukcja jest w Banku Światowym, bardzo podobna. Jest sam zasadniczy Bank Światowy, który ma swój zarząd, który ma swoich zaufanych mężów zaufania i tam do tego grona nikt nie będzie nigdy dopuszczony. Ale Bank Światowy ma swoje przybudówki. Ma swoje przybudówki, nic nieznaczące, umówmy się, tak jak te jakieś malutkie spółki Skarbu Państwa. Jedną z tych przybudówek jest coś, co się określa takim bardzo malowniczym mianem, konstytuanta. To jest, słuchajcie, to jest po to, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi, żeby nikt tego nie zrozumiał. Więc konstytuanta, dla wyjaśnienia, to jest taka nic nieznacząca przybudówka, którą doklejono do Banku Światowego, żeby mieć co rozdać po ciotkom, potomkom, tym, którzy jak króliki, kurwa, namnożyły, po prostu, żeby oni byli wszyscy zadowoleni. I jest coś takiego jak Rada Dyrektorów Wykonawczych. To się ładniej nazywa po angielsku, bo to się nazywa Alternate Executive Directors. Ale co to znaczy Executive Directors? To jest podobnie tak, jakby babcia klozetowa chciała sobie wydrukować wizytówki. No słuchajcie, no nie napiszę na wizytówce, kurczę, już ładniej powiem, kurczę, no babcia klozetowa. Czy dziadek z klozetu? No nie brzmi to światowo, umówmy się. Nie, nie, nie. Babcia klozetowa będzie executive director for hydro, tam coś tam. I to jest mniej więcej podobna zasada, znaczy podobną funkcję pełni, tak jak w tym klozecie, podobną funkcję będzie pełnić Jacek Kurski. To jest w ogóle jakaś przybudówka, nic nieznacząca, gdzie akurat przypadkowo zupełnie, słuchajcie, sklejono Szwajcarię z Polską, ale tam nie tylko, tam są jacyś przedstawiciele Azerbejdżanu, jakiegoś Kazachstanu, Kirgistanu nawet, znaczy jeszcze jakiś Serbii w ogóle. Także umówmy się, że to jest po prostu nic, ale Jacek Kurski jako rasowy Goebbels, znaczy propagandista nowej wersji III Rzeszy 2.0 wersji polskiej, taka Rzesza, jaki kraj, chciałbym się podzielić, ale nieważne. No w każdym razie, co on robi? On bardzo intensywnie buduje swoją pozycję. Nie wiem, czy wiesz, w jaki sposób, drogi Janku. Za pomocą ochraniarzy. Bo nie wiem, czy wiesz, że przydzielono mu grupę ochraniarzy w Polsce i on teraz pisze petycję do Banku Światowego, że on ma tak niepewny żywot, że na niego tak czyhają, polują na niego, chcą go zabić w ojczystym kraju, że on się obawia o swoje życie i życie swojej rodziny, że on chciałby, żeby Amerykanie mu przydzielili specjalną ochronę po to, żeby móc się pokazać przed zarządem, żeby zajechać tą limuzyną, żeby 15 ochraniarzy wyskoczyło, otworzyło mu drzwi, żeby pokazał się, bo tylko to potrafi zrobić. Co on jest po handlu zagranicznym? No umówmy się, jak funkcjonował handel zagraniczny, co to jest w ogóle? Ludzie, dla karierowicze, najwięcej karierowiczów szło zawsze na handel zagraniczny, bo wiadomo, że w Pewexach można się połapać. Facet przez 30 lat w ogóle nie ma nic wspólnego z ekonomią. Jego umiejętności zarządzania polegają na tym, że potrafi zatrudnić jakichś ludzi, którzy ogarniają pewne tematy. To jest był stricte propagandista, to jest facet, który zarządza informacją, począwszy od słynnego filmu Nocna Zmiana, który jest bardzo dobrym dziełem propagandy, który wyprzedzał, można powiedzieć, filmy o katastrofie smoleńskiej, z której zaczęli robić zamach. Tak naprawdę Jacek Kurski, normalne odwołanie rządów demokracji, w czasie której próbowano dokonać pierwszego zamachu na demokrację, bo były próby, aby rząd Jana Olszewskiego kombinował, aby ubezwłasnowolnić Wałęsę, żeby jako prezydenta, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, w której oni się ostaną jako rząd wobec zagrożenia komunistyczną agenturą. To im się nie udało, natomiast spróbowali. Jacek Kurski z demokratycznego obalenia rządu, który w demokratycznie wybranym parlamencie utracił większość, zrobił jakiś nie wiadomo jaki spisek. Czyli, drodzy Państwo, stworzenie koalicji, odwołanie rządu, notabene, w którym
Pośrednio brał udział również Jarosław Kaczyński, który negocjował powstanie kolejnego rządu Hanny Suchockiej. Tak, zabawne jest, nawiasem mówiąc, bo to już nawiązuje do moich bezpośrednich kontaktów z Jackiem Kurskim, bo No właśnie. rzeczywiście jakby ciekawość powodowała, że ja nie zamykałem się na ludzi. Ja byłem znany z tego, że no i szkoliłem i miałem osobiste kontakty zarówno z komendantami głównymi po kolei, z Markiem Papałą, z panem Michną, potem z Kowalczykiem, z Siewierskim Ryszardem, który był komendantem stołecznym, no, ale również i z mafią pruszkowską. Nie ukrywałem nigdy tego faktu, że miałem kontakty, dlatego że byłem ciekaw ludzi, dlatego że nauczyłem się czytać ludzi kiedyś. I dla mnie interesującym człowiekiem był Pershing, do tego, żeby poznać jego historię życia, parasol, wielu, wielu, wielu innych. Więc bardzo różnych ludzi poznawałem i w tym oczywiście Jacka Kurskiego, aczkolwiek zaliczyłbym go do tej drugiej grupy mafijnej zdecydowanie bardziej niż do grupy związanej z komendantem głównym, tak na marginesie. Natomiast, no cóż, no, chciałbym powiedzieć tak, że jest jeszcze jedna rzecz, którą warto wyjaśnić. Mianowicie to się wiąże z reklamą. To nie jest do końca tak, że te przybudówki, tak jak powiedziałem ostatnio, Banku Światowego pełnią podobną rolę jak spółki Skarbu Państwa dla partii. Otóż jest jedna zasadnicza różnica. Amerykanie bardzo są wrażliwi i czuli na PR, na PR i na marketing. I podam taki przykład, bo też takie, w marketingu też istnieje pojęcie takiej nic nieznaczącej przybudówki, która jednakże pełni określoną rolę PR-ową. No to widać, nawiasem mówiąc, jak się leci nad Austrią, czy nad Niemcami, czy nad Holandią na przykład, czy nawet Sardynią, to samolotem, to często widać takie wielkie, gigantyczne hale, salony, słuchajcie, no nie ma nic, góry, jakieś pola, jeziora, nie ma nic, nawet miejscowości żadnej nie ma, ale jest gigantyczna hala z symbolem Mercedesa. No gdyby tam pojechać do takiej hali, ja sobie zadałem ten trud w Austrii, kiedyś pojechałem taką wieś austriacką, gdzie był gigantyczny salon, tam było wystawionych 200 Mercedesów, 200 czy 300 Mercedesów. No i pytam się tych właścicieli tego salonu, no na litość boską, tu jest jakaś wieś zapadła. No co prawda austriacka, jesteście w Unii, super, ale zapadła wieś. Przecież tu nawet turyści nie przyjeżdżają. Po jaką cholerę wy wystawiliście taką wielką halę? A, that's PR? That's marketing? Chodzi o to, żeby zabłysnąć marketingowo. Chodzi o to, żeby z samolotu zobaczył tą gwiazdę. Chodzi o to, żeby pokazać blikt, a nie żeby sprzedawać samochody. W ogóle na tym im nie zależało. Właściciel zarabiał nie sprzedając samochodu. On mówi, a wiesz, ostatni egzemplarz to chyba 2 lata temu sprzedaliśmy. Że oni w ogóle nic nie sprzedają. Tylko chodzi o to, żeby to istniało, żeby to był PR i marketing. No i właśnie, jeśli teraz dotykamy Banku Światowego, to nie jest tak do końca, że Bank Światowy, wiesz, to ma taki byle jaki, może mieć PR i marketing. No i tutaj szykuję, nie ukrywam, drobną niespodziankę, ponieważ może Kurski zna Glapińskiego, który ma układy, no ma układy w Banku Światowym, z grubsza wiemy nawet jakie, bo tam pełnił taką quasi zaszczytną, podobnie jak ta babcia klozetowa, to się nazywa, żeby nadać temu większą wartość, Amerykanie wymyślili, że będą takich niby przedstawicieli nazywać, podobnie jak w samorządach, gubernatorami. Czyli Adam Glapiński jest takim gubernatorem Banku Światowego. No i to, nawiasem mówiąc, to nie Bank Światowy jest władny zatrudniać ludzi typu Kurski. On w zasadzie niewiele ma do powiedzenia, czyli nie zarząd decyduje o tym, kto zostanie delegowany. To wyłącznie gubernatorzy decydują, czyli w tym przypadku decyzja zapadła przez gubernatora, czyli Glapińskiego. Tak, ale to nie, ale to oni polska strona wskazuje, tam on... Wskazuje, tak. Jak to ludzie służb... Ale poczekaj, go dokończę. Ja tylko jedna bo mam niespodziankę. Tak. Nie, ja tylko chciałem... Mam niespodziankę. Już.
To ja już ci Jedną oddaję rzecz. głos, tylko jedna Nie, rzecz. nie, 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 bo Dobrze. znowu ktoś napisze, że ty mogłabyś nie dawał do głosu dojść Dobrze. Jankowi. To powiedz tam jedną rzecz. Nie, ja No. chciałem tylko powiedzieć, że on tam dojechał do pracy do Kacpra Kamińskiego, syna Tak, tego, który tam dokładnie. już pobiera 50 tysięcy złotych miesięcznie. No właśnie. Natomiast problem polega na tym, no Amerykanie przeciętnie nie są wcale tak inteligentni, jak myślimy, że są. No, są na ogół tułkami po prostu. No tak, że są tułkami. No taka jest brutalna prawda. I wieloma rzeczami się nie interesują. Jestem absolutnie pewien, że oni biedni po prostu nie wiedzą o tym. Nie wiedzą o tym, kto do tej przybudówki dołączy. Myślę, że zarząd jako czyta list otwarty, którym będzie napisane, że właśnie przy budówce, czyli w tak zwanej Radzie Dyrektorów Wykonawczych, zaangażowali faszystę z Polski, myślę, że to nie do końca się spodoba zarówno Mossadowi, jak i zarządowi Banku Światowego, bo będzie tam taka wzmianka o tym, że nie tylko Ameryka, ale cały świat powinien się o tym dowiedzieć, kogo angażuje Bank Światowy. Przepraszam, Jacku, jestem ci winien za te liczne przysługi po prostu, które Polsce, dla Polski zrobiłeś. Jestem ci winien taką delikatną przysługę. Także będziesz dzięki temu, Polsce, wiesz, Polsce. rozwijać. Nie. Tak, będziesz się rozwijać, będziesz dzięki temu twórczy, bo będziesz musiał szukać nowej pracy w Stanach. Wiesz, to zawsze jest twórcze. Pamiętaj, że jest jeszcze tak zwany American Dream. Od pucybuta do milionera. Zawsze możesz spróbować. Może się tobie uda. Co ja, mi się wydaje, słuchaj, że dzięki temu twojemu listowi to raczej wróci do Polski i będzie się realizował. Ty zapunktujesz u Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław Kaczyński jest wkurzony. A, wiem. To jest jedna z jego, bo to jest sygnał. To, że Kurski ucieka do Stanów Zjednoczonych i chce brać 1,5 miliona rocznie, być może 3, bo jest jeszcze drugie 1,5 premii, to jest jedno. Ale to, że on nie chce brać, dać twarzy, no bo on pewnie obiecał im pomoc, z tego co wiemy, w tej kampanii, natomiast nie chce dawać twarzy kampanii, to oznacza jedno: on uważa, że oni tej kampanii nie wygrają. I A to dla samo. Jarosława to jest Tak, ale to tak. jest, nie, bo to jest jasny komunikat dla każdego, który myśli. Drodzy Państwo, Jacek Kurski, który nie chce być twarzą kampanii, oznacza jedno. Jacek Kurski nie wierzy w to, że PiS wygra te wybory i nie chce być twarzą porażki. Proste. To samo jest z Beatą Szydło. Beata Szydło też odmówiła, jak żeśmy opowiadali, Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo uważa, że to by zmarnowało jej potencjał, jej karierę przyszłą, ewentualnie polityczną, bo by była stała się twarzą porażki. A tak to może jeszcze na. Jarosławie Kaczyńskiemu, czy ja mogę coś przekazać Jarosławowi bezpośrednio Oczywiście. Kaczyńskiemu? Drogi Naczelniku Państwa, Jarosławie Kaczyński, świątecznie chciałbym przypomnieć o sobie. Co prawda, jestem daleko tam, gdzie pieprz rośnie, ale zwolniło się miejsce po Jacku Kurskim, więc chciałbym uprzejmie o sobie przypomnieć i zgłosić pełną gotowość zrobienia całej kampanii dla Pana. Oczywiście zgodnie z moimi zasadami i oczywiście zgodnie z moją sugestią. I będzie to trochę ryzykowne, ale dla Pana może to być katarzis. To może być oczyszczenie. Dlatego, że moja propozycja będzie taka, żeby zrobić wielką spowiedź publiczną. Żebyście po kolei wystąpili i położyli nie tylko elektorat, ale przeciwników politycznych, cały obóz opozycji, żebyście położyli na kolana. A położyć na kolana możecie tylko w jeden sposób. Spowiedzią publiczną, przyznaniem się do licznych morderstw, do licznych świństw, które popełniliście. Niewykluczone, że Polacy mają dobre serca, co pokazali na przykładzie Ukrainy. Niewykluczone, że nie będą chcieli pod szaf od was zawieść. Niewykluczone, że się rozpłaczą ze wzruszenia, zlitują nad waszym przypływem szczerości, nad waszą skruchą przede wszystkim. I może sobie przypomną Polacy w tym momencie, że przecież są chrześcijanami, a każdy chrześcijanin musi wykazać miłosierdzie i ma przebaczać. I może wszystkie winy i grzechy będą wam rzeczywiście szczerze wybaczone. A wtedy macie następną, kolejną kadencję, uczciwą drogą zdobytą, uczciwą i jakże otwartą drogą. Także.
do mnie napisać, zadzwonić za pośrednictwem Janka, wystąpić w naszym programie i zaprosić mnie do tworzenia nowej, pierwszej w Polsce uczciwej kampanii wyborczej. Daj spokój, Jarosław Kaczyński uczciwa kampania wyborcza. Podsumowujemy Jacka Kurskiego. Jacek Kurski, człowiek, który, Żyd, który nie ma żadnych skrupułów, żeby sięgać po antysemityzm. Facet, który nie ma żadnych skrupułów, aby szczuć na społeczność LGBT i teraz jedzie do Banku Światowego podpisywać, że będzie przestrzegał zasad LGBTQ, czyli tam właśnie zakaz dyskryminacji i innych rzeczy. Jestem ciekaw, jak oni się z tego twojego listu dowiedzą. W Stanach Zjednoczonych pan Jacek Kurski zapomniał o jednym, że jest jak jest, ale jest demokracja, trochę inna. I są wolne media w Stanach Zjednoczonych. To prawda. I można zaistnieć bardzo mocno PR-owo. A mieszkałem tam 11 lat i miałem okazję i w Nowym Jorku, i w Waszyngtonie także poznać paru liczących się dziennikarzy, którzy już zgłosili chęć, bardzo chętnie, zrobienia kampanii medialnej na wypadek, gdyby na przykład zarząd, co niczego nie podejrzewa, nie zareagował na list otwarty. Ja jeszcze tylko powtórzę, że Jacek Kurski, człowiek, który to dosyć ciekawie, bo ty podałeś, jakie mu rady udzielałeś, żeby dosyć skuteczne zrobić. Ale dobrze, dobrze, żeby była równowaga. Ja pamiętam dokładnie rozmowę a propos wizerunku z Jackiem Kurskim. No, gdybym wiedział, kto to jest na samym początku, bo nie miałem tej świadomości, tak, co on z tym zrobi, jaki zrobi z tego użytek. Gdybym wiedział, prawdopodobnie bym tej porady mu nie dał, ale mogę to ujawnić teraz publicznie, bo pamiętam, że bardzo wstrętnie sobie notował Jacek Kurski i obawiam się, że wykorzystał to, co mu przekazałem. Zapytał mnie się, no dobrze, jak się tworzy wizerunek, co trzeba zrobić, żeby był gotowy wizerunek. Ja mu wtedy, niestety, z przykrością to jeszcze raz powtarzam, mówię, wtedy mu zdradziłem pewien sekret. Jak wygląda macierz wizerunku, czyli de facto, jak wygląda przepis na stworzenie wizerunku. No ale myślę sobie, że do równowagi trzeba to wszystkim powiedzieć, żeby wszyscy sobie zdawali z tego sprawę. Otóż ta macierz wygląda tak, że są cztery istotne składniki, ale może być tylko jeden. I za pomocą tego jednego można wykreować wszystkie pozostałe trzy. Na tym polega siła i potęga wizerunku. Jakie to są w tej macierzy, czyli tabelce, inaczej mówiąc, jakie są te elementy? Po pierwsze, jeżeli chcemy czemuś, komuś zbudować wizerunek, potrzebna jest odpowiednia wizualizacja. Ludzie muszą mieć przed oczami obraz. Na przykład Tusk w stroju Wehrmachtu. No ja wiem, że nie chodziło o Tuska, tylko chodziło o dziadka, ale ludzie mieli zobaczyć Tuska w tym stroju z Wehrmachtu. Czyli jest potrzebna wizualizacja, różne metody wizualizacji. Dlatego w reportażach mówiłem mu, wiesz, to nie wystarczy, że dziennikarz coś powie. Trzeba zrobić właśnie reportaż. Po co się robi reportaż? Żeby wizualizacja pozostała na zawsze. Oprócz wizualizacji mamy cały ciąg skojarzeń, które budujemy przy okazji danej wizualizacji. Czyli robimy wizualizację, ale potem muszą być skojarzenia. Czyli nie można liczyć na to, że ludzie sami skojarzą to, co wizualizujemy, z czym chcemy, żeby skojarzyli. Nie, 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 nie. Musimy podpowiedzieć ludziom, musimy podpowiedzieć po chamsku, jawnie, i z czym powinni kojarzyć to, o czym mówimy. To jest drugi element, skojarzenia. Trzeci element, najmniej istotne, to jest informacja. Informacja albo coś, co podajemy jako informację. Czyli informacja nie musi być informacją, może być fake informacją, a ludzie i tak ją przyjmą. No i czwarty element, który może zastąpić wszystkie trzy, domniemania. Czyli domniemania sprzedajemy w taki sposób, jak gdyby to były informacje. I wtedy ludzie to przyjmą bezkrytycznie. Ludziom się pomiesza granica pomiędzy informacją a domniemaniami. Będą domniemania traktować jako sprawdzoną informację. I to jest ta słynna macierz wizerunku. Pamiętam, Jacku, jak bardzo z wypiekami na twarzy tego słuchałeś, jak bardzo skrzętnie to notowałeś. No, ja w ogóle mam takie wrażenie, że
jak mówiłem często o tym, że żeby wygrać wybory, trzeba poznać dobrze psychologię debila, no bo większość ludzi to są debile po prostu. Czyli im lepiej, im lepszym jesteśmy psychologiem debilnym, znaczy od debili, nic nie ujmując chorym psychicznie oczywiście, to tym większa szansa, że wygramy wybory. Ja myślę, że PiS to jedno zdanie. Bardzo mocno sobie ludzie z PiSu wzięli do serca i mam czasem takie wrażenie, że oni mimo, że jakoś tak nie uczestniczyli w moich szkoleniach, to wysłali agentów, i po prostu dokładnie, zgodnie z moimi szkoleniami, tak przepraszam, bo mam ego przerośnięte, dlatego często tak sobie Nie, nie, myślę, spokojnie. że zgodnie z tymi moimi szkoleniami zrobili całą strategię wyborczą i teraz pewnie będzie ponownie. Szanowni Państwo, Piotr Tymochowicz ma na swoim Facebooku i na stronie, której link dajemy pod tym materiałem, zarówno do Facebooka, jak i do strony, można zapisać się na szkolenia Piotra Tymochowicza. Zobaczcie Państwo, Jacek Kurski się zapisał. Ech, jak daleko zaszedł? Nie wiem, czy to jest dobra reklama. Oj, nie wiem, nie no wiem. Wiesz, to jest tak, że wiesz, no, to chyba nie jest najsłynniejszy twój uczeń, ale no, powiedzieć tak, że trochę te, Jacek Kurski z tą propagandą, to on mi cały czas przypomina tą małpę. To jest taki słynny film, jak jacyś żołnierze w Afryce wręczają małpie kałasznikowa i jest miło, sprawnie i zabawnie, dopóty ta małpa nie zaczyna strzelać. To wówczas zaczyna się, mówiąc językiem, dramat, no bo małpa przeładowuje, nagle się wszyscy muszą chować, bo małpa strzela z kałasznikowym. Ja mam trochę wrażenie, że... To, co mówisz, to jest to lepsze niż małpa z brzytwą, małpa z kałasznikowym. Ja mam wrażenie, że Jacek Kurski, znaczy z twoimi spostrzeżeniami, jeszcze swoim brakiem w ogóle zahamowań, to właśnie jest niestety trochę małpa z kałasznikowym. Więc żeby nie było, to ja też mu niestety udzieliłem paru porad medialnych. Więc powiem tak, to było jeszcze w czasach, w których trochę inaczej postrzegałem jego intencje. Właśnie, no właśnie. Więc powiem szczerze, on rzeczywiście wyznaczył... Ale też zobacz, jaką tolerancję, bo jednak ludzie, co prawda on musi jeździć z ochroną, bo nie, jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy w tym. W ostatnich latach jego funkcjonowania w TVP wyszła sprawa, że on jak dostał tą ochronę, służbę ochrony państwa, czyli dawnego, wcześniejszego Biura Ochrony Rządu, bo rzekomo, tudzież faktycznie był zagrożony. Szczerze mówiąc, facet, który prowadzi taką fabrykę nienawiści, może mieć rzeczywiście problem. On uczynił z tych swoich super wykwalifikowanych ochroniarzy służbę. Oni jeździli z jego garniturami do pralni, po sukienki dla żony, po słodycze dla żony. Czyli z super wykwalifikowanych ludzi uczynił po prostu swoich lokaj. I tak ich traktował. To jest taka nowa szlachta. Taka, znaczy nie, nawet nie szlachta, oligarchia, czyli taka władza, która... Jacek Kurski, no dla mnie powiem, dla mnie to bycie, to co on robi, to jest tak żenujące, to jest taki buc. Nie. Pamiętaj o dzieciństwie. Nie wiem, czy wiesz, jaki miał przydomek. Był określany jako Knurski. Od knura, był nazywany knurem, to a propos świńskiego wyglądu. No naprawdę niedobrze go rówieśnicy traktowali, bardzo nieładnie, bardzo niedobrze. To pozostało w nim. Także no, należy naprawdę ze zrozumieniem i współczuciem zawsze do ludzi podchodzić. Tak jak ty tutaj dzisiaj. Szanowni Państwo, Piotr Tymochowicz o Jacku Kurskim. Jeszcze raz polecam stronę Facebooka i stronę Piotra Tymochowicza, gdzie można zapisać się na jego szkolenia. Miesięczny abonament to tylko $10 za takie szkolenia, drodzy Państwo, po których kariera TVP, nie tylko pisowskiej, to nie sarkazm. To taka do tego. Szanowni Państwo, a ja polecam Historię na Weekend, magazyn, którego jestem wydawcą.
i jednym z autorów magazyn historyczny. A Państwa też odsyłam do strony wieści24.pl, której jestem redaktorem naczelnym, i na mój kanał historyczny Jan Piński Historia. A Piotrze, od razu zapowiedzmy następny temat, którym się zajmiemy, czyli, drodzy Państwo, alkoholizm wśród polityków. Czyli o tym... Problem, który do tej pory był absolutnie, jest właściwie absolutnie bagatelizowany, niezauważony, a jest to ogromny problem państwowo, powiedziałbym, polityczno-społeczny, którego warto chwycić bezpośrednio za rogi. Politycy, drodzy Państwo, dają w szyję i efekt jaki jest, tu nawiązując do słynnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Do zobaczenia Państwu, do zobaczenia Piotrze.